zablokowany. I teraz szybka akcja Hiszpanów. Próbują tutaj nas zaskoczyć. Dobrze wrócili Polacy do obrony. Hiszpanie nie mogą szybko wznowić swojej akcji. Jest czas na zmiany. Jeszcze gwizdek sędziego. Będzie wytarta ta piłka. Już jest na pewno troszeczkę wilgotna. Wszyscy gracze są przecież spoceni. Sprawdza jeszcze, jak klei się teraz piłka Aguinagalde i spokojnie rozpoczną swój atak pozycyjny reprezentanci Hiszpanii. Popatrzmy, Polacy przepychają się teraz z Aguinagalde. Tutaj trochę niedokładnie podawali sobie piłkę Hiszpanie, ale nie było szans, aby ją przechwycić. Teraz jest szansa, Dzidziusz, gnaj do tej bramki, rzuć tego gola, jest! Jest z kozłem i Polacy doprowadzają do remisu po 15. Fantastyczna kontra Michała Jureckiego, druga bramka w tym meczu. Bardzo ważna akcja, ale uwaga, bo Kaniejas jest w ataku. No i szczelna, mocna obrona, przepraszam, Bartek Jurecki za faulę. Akcja wycofana na 9 metr, wznawia drużyna z Półwyspu Iberyjskiego. Wznawiają jeszcze aktualni przecież mistrzowie świata. Valero Rivera dubluje pozycję obrotowego, będzie starał się nas zaskoczyć. Dobrze Bartek Jurecki w defensywie, Makeda z podłoża za Jurkiewicza, zasłonięty Sławek Szmal przypuszcza piłkę do bramki. Jest 15-16. No i jakże inna sytuacja niż początek tego spotkania, ale trzeba o tym wszystkim zapomnieć. Teraz cios za cios. Jurkiewicz, Bartek Jurecki, Wiśniewski robi to samo, co przed momentem skrzydłowy reprezentacji Hiszpanii, ale już wycofany do skrzydła. Michał Jurecki do Wiśniewskiego, ma miejsce Adam i gol! I odrabiamy straty. Brawo, brawo Adam Wiśniewski, właśnie. Jeżeli tracimy bramkę, to trzeba szybko rzucić gola, tak aby nie pozwolić rywalom na osiągnięcie większej przewagi. Jeśli mniej więcej ten wynik będzie wyrównany do końca spotkania, to wtedy zdecydują ostatnie minuty i wtedy tak naprawdę każdy z zawodników wyciągnie te resztki energii, położy tutaj na boisku. Świetnie teraz Sławomir Szmal, bardzo dobra interwencja kasy i już kasa wraca w tej drugiej połowie do tej swojej gry, którą prezentował przecież w pierwszej odsłonie spotkania. Adam Wiśniewski! Świetna indywidualna akcja. Szkoda tylko, że nie udało się zdobyć bramki. Znowu fantastycznie broni Perez de Vargas. A pierwszy rzut, który Wiśniewskiemu jest obroniony, a przecież ograł tam tego doskonałego obrońcę Virana Morosa. Znalazł sobie przestrzeń, no ale Perez de Vargas może gra dopiero 34. mecz w reprezentacji Hiszpanii, ale bramkarzem jest doskonałym. Makeda spychany przez Bartka Jureckiego. Kasa! My mamy swojego mistrza w bramce. Jurkiewicz do szyby i teraz spokojnie rozegrać, wyjść na prowadzenie, a będzie dobrze. Michał Jurecki i mija Makedę, Jurkiewicz po koźle Perez de Vargas, rzuty w środek, no i dał radę obronić z poświęceniem, z narażeniem zdrowia. Teraz atakował Mariusz Jurkiewicz i w związku z tym Krzysztof Rudomina, Jerzy Buczak przy naszym zawodniku. Zobaczmy końcówkę tej akcji, potężnie trafiony tutaj przez wychodzącego Gedeona Guardiolę. I czuje te skutki Jurkiewicz. Mariusz Jurkiewicz przez wiele sezonów występujący w Hiszpanii zna doskonale tych zawodników, a swoją karierę zaczynał w Zagłębiu Lubin. Jest przecież złotym medalistą młodzieżowych mistrzostw Europy z 2002 roku, a właśnie w tamtym roku debiutował w reprezentacji seniorskiej. Znany jest z tej swojej gry kombinacyjnej. Bardzo uniwersalny gracz, który może grać tutaj na różnych pozycjach, czy na środku, czy na tej swojej stronie. No i bardzo liczymy na to, że mimo tego upadku, mimo tego, że ucierpiał, nie będzie to widoczne w dalszych minutach tego spotkania. Jest 16-16 i swoją akcję rozpoczynają Hiszpanie. Makeda, trzeba na niego uważać, bardzo groźny. Poczuł, że może tutaj rzucać, udało mu się rzucić bramki, pokonać Szmala. Ależ praca Grabarczyka, a obok niego pojawił się Kamil Sypszak. Rozgrzał się, zrobił kilka mocnych wymachów. Jego wzrost, jego siła w defensywie musi się przydać, chociaż to nie jest jego najmocniejsza strona gra w obronie w karierze. Makeda tymczasem, Makeda, wychodzi Jurkiewicz, wybijają z rytmu Hiszpanów tego hiszpańskiego ataku biało-czerwoni. Grabarczyk wyskakuje świetnie, zatrzymuje tutaj Kaniejasa. Bardzo dobra znów praca polskiej defensywy, jak w najlepszych akcjach tych mistrzostw świata. 9. bardzo trudny mecz Rodriguez do Makedy. Makeda i słupek! I popracowali Polacy w defensywie, ale był tam jeszcze kontakt z blokiem. Wiśniewski pokazuje, że to on miał kontakt z piłką i od linii bocznej Hiszpanie.
Makeda, często do niego te piłki wędrują. Rodriguez na środku, Canellas uznawany za jedną z największych gwiazd swojej reprezentacji. No i Hiszpanie rzucają gola. Aguinagalde, proszę spojrzeć na tę powtórkę. Za dużo tutaj było wolnej przestrzeni. Troszeczkę zaspali nasi obrońcy i to natychmiast najlepszy obrotowy świata. Powiedzmy to otwarcie, bo tak twierdzi wielu obserwatorów. Tej światowej europejskiej piłki ręcznej rzuca nam teraz gola i gol przewagi naszych rywali. Spokojnie, Karol Bielecki pojawił się na lewym rozegraniu, ale od razu odcinany od podań. Wiedzą Hiszpanie, że Karol jest bardzo groźny w tych rzutach z dystansu. Próbował tutaj załatwić sprawę takim rzutem Michał Jurecki, ale został sfaulowany i zaczniemy wszystko z linii 9 metra. Szybczak. Gedeon Guardiola chciał przeprosić Michała Jureckiego, ale zdegustowany Polak odrzucił te przeprosiny. Teraz rozmawiają między sobą uniesiony kciuk naszego reprezentanta, więc nie ma tam żadnej złej krwi między nimi. Będziemy wznawiać grę i to ważne. Ta walka jest niesamowicie twarda, ale ona jest sportowa. Szybczak zaczyna akcję biało-czerwonych. Do Michała Jureckiego jest szyba. Bielecki, ważne, żeby rzucił. Makeda już tutaj chce zaopiekować się Karolem. Szyba do Michała Jureckiego. Hiszpanie też aktywni w defensywie. Bielecki 10 metr i odbita piłka od bloku. Nie wychodzą te rzuty Karolowi Bieleckiemu. Traci skuteczność. Ten początek jego gry w pierwszej części spotkania był dobry. Zdobyta bramka, ale później rywale już wyczuwali intencje naszego rozgrywającego. Widać, jak teraz Karol Bielecki przeżywa tę sytuację. Krzyknął coś tam jeszcze do siebie. Trochę niecenzuralnych słów. Nie będziemy tego przytaczać, ale najważniejsze jest, aby Karol się przełamał. Potrzebne są te jego rzuty z dystansu. Potrzebujemy tak zdobywać bramek przez Kole. Tymczasem Hiszpanie, Aguinagalde tutaj próbował zagrać z koła, ale to się nie udało i teraz Sławomir Szmal szybko, szyba tutaj idzie, rzut i z daleka! Cudowny rzut teraz Michała Szyby, fantastycznie zatrzymał się, odbił w górę z obu nóż i huknął jak z armaty. Jest 17-17. Patrzy na Michała, ja już nie mogę w to uwierzyć. To jest jego najlepszy mecz w tym turnieju, bez dwóch zdań. Michał Szyba, czwarte trafienie w szóstym rzucie. Jest po 17. Hiszpania ma piłkę, ale chwyciliśmy tego hiszpańskiego byka za rogi. I Wiktor Tomas, Sławek Szmal. To jest kolejna wspaniała interwencja naszego bramkarza. Doskonałe zachowanie kasy w bramce. Michał Jurecki obok Guardioli. Szyba, tym razem Perez de Vargas lepszy. Tym razem Michał zatrzymany. Michał Szyba trochę się rozochocił, liczył na to, że znowu rzuci gola. No teraz zdecydowanie szybsze tempo rozgrywania akcji. Jedni i drudzy się zaczynają spieszyć. Tutaj narasta tempo. Chodzi o to również, aby zmęczyć przeciwnika, bo i jedni i drudzy chyba liczą na to, że rywale po prostu nie będą w stanie grać w takim tempie do końca tego spotkania. Komu się ta taktyka opłaci, to lepiej wytrzyma kondycyjnie taką właśnie grę i taką postawę. A w zespole rywali Raul Entrerio z numerem 9 jest na boisku. Zaczynał pierwszą część spotkania, ale ta pierwsza połowa w jego wykonaniu nie była zachwycająca. Stąd też zmiany w drużynie naszych rywali. Ale trzeba pamiętać, że trenerzy będą tutaj dokonywać zmian, bo przecież ci podstawowi zawodnicy, nawet jeżeli grają dobrze, muszą też odpoczywać. Entre Rios był ledwie 9 minut w pierwszej części. Polacy znaleźli na niego receptę, ale teraz Makeda przedarł się przez środek obok Szybczaka, ale był faul. Pokazuje Polak, że zdaje sobie sprawę z tego, iż przekroczył przepisy. 19 minut i 47 sekund. Czy będzie to koniec meczu, czy koniec czasu podstawowego? Przy takim wyniku dogrywka 2 razy 5 minut, ale nie myślmy na razie o tym i nasi zawodnicy na pewno też tak daleko nie wybiegają w przyszłość. Julena Aguinagalde złapał piłkę na kole, ale był tam faulowany i z 9 metra Entre Rios, Grebarczyk przesuwa się, jest także Michał Jurecki. Polacy pracują w bloku, Sławek Szmal, akcja cofnięta do faulu, a więc ta obrona Kasia nie będzie zaliczona, a szkoda. No i potrzebujemy momentu przerwy technicznej. Ale trzeba przyznać, że Sławomir Szmal teraz znowu prezentuje się wyśmienicie w naszej bramce, bo nawet takie akcje, jeżeli piłka zostaje w posiadaniu rywala, dobre interwencje budują i samego bramkarza naszej reprezentacji, i kolegów grających
w obronie. Coraz lepiej to zaczyna znowu funkcjonować po tym troszeczkę takim niepewnym początku w drugiej odsłonie spotkania. I popatrzmy teraz znowu Anteriors podaje do Makedy. Polacy wychodzą w obronie. Sygnalizacja gry pasywnej sędziów. Będą musieli rzucać, ale niestety jak na złość teraz gwizdek sędziego i kara wykluczenia na 2 minuty dla Kamila Syrszaka. A zatem trudna sytuacja teraz naszej drużyny. To jeszcze powtórka. No faktycznie był w powietrzu Makeda. Nasz obrotowy go sfaulował. Sędzia dał 2 minuty. No i musimy się z tym pogodzić, ale jest 17-17. No i popatrzmy, jak teraz będą w stanie grać w osłabieniu nasi reprezentanci. Był taki moment, że graliśmy w osłabieniu i rzuciliśmy bramkę. Warto by było to powtórzyć, bo nawet jeśli rywale później rozklepią tą naszą obronę, mając przewagę jednego zawodnika, to nie będzie to tak bardzo bolało. Makeda i uwaga, wychodzą nasi zawodnicy w obronie. Jest prawe skrzydło i jest bramka dla reprezentacji Hiszpanii. Drugi raz w tym meczu gramy w osłabieniu. Hiszpanie jeszcze bez takiej kary. Michał Jurecki. Nie będziemy się, mimo tego, że przegrywamy, na pewno w tej akcji spieszyć. Trzeba rozegrać dokładnie. Nie będzie łatwo o rzut, nie będzie łatwo o skuteczne zakończenie akcji. Mogą pozwolić sobie na wysunięcie Tomasa. Hiszpanie wiedzą, w jak trudnej sytuacji są Polacy. Wtedy w osłabieniu trafił Michał Szyba. Jak będzie teraz? Szyba do Jurkiewicza. Jurkiewicz do Wiśniewskiego. Jurkiewicz ponownie. Wiran Moroz wyskakuje do niego. Michał Szyba, ale nie bardzo ma komu rozegrać. Wiśniewski musi się podłączyć. Skrzydłowi wbiegają do środka. Teraz Michał Daszek, Michał Jurecki i Jurkiewicz do Michała Jureckiego. Michał Jurecki, dziś mija trzech rywali, oddaje piłkę, ale przechwytuje ją Wiktor Tomas i kontra Hiszpanów. Wiktor Tomas, Jurkiewicz, Tomas sam na sam ze Szmalem i to jest złe rozegranie. To jest 12 błąd własny Polaków w tym spotkaniu. 17-19. Trudna sytuacja. Mamy piłkę, ale aż 52 sekundy, 54 sekundy do końca kary Syprzaka. No i jak teraz zagrają biało-czerwoni? To jest trudne pytanie. Bije brawo Wiktor Tomas. Wie, że Hiszpanom teraz udaje się wykorzystywać tę grę w przewadze i to wykorzystują brutalnie, bo dwie bramki z rzędu w krótkim odstępie rzuca nam Wiktor Tomas łącznie, mając już 5 trafień i grając na bardzo wysokim procencie skuteczności, bo pomylił się tylko raz. Jest najbardziej skutecznym z reprezentantów drużyny trenera Cadenasa. Na razie Polacy dwukrotnie byli ukarani wykluczeniem zawodnika na 2 minuty. Hiszpanie na razie bez tych kar. Być może w kolejnych minutach coś takiego nastąpi, ale na razie trudna sytuacja. Adam Wiśniewski szukał tutaj miejsca, aby oddać rzut. Dobrze, że ta piłka wróciła w nasze ręce, ale ciężko, ciężko. Gra się, jest bramka. Jakim studem Adam Wiśniewski jednak przełamuje tych obrońców rywali. Wielka, wielka obrona, bardzo wysoka na środku w reprezentacji Hiszpanii. Nasz skrzydłowy nie miał tutaj właściwie miejsca, a jednak sprytnie rzucił. Pokonuje bramkarza rywali i jest ten gol kontaktowy. Ale popatrzmy teraz, co zrobią Hiszpanie. Na razie czujnie. Już Polacy w pełnym składzie. Jest na boisku Piotr Grabarczyk. I spokojnie teraz opanować sytuację. Może uda się zagrać dobrze w obronie, przejąć piłkę i wyprowadzić kontratak, który dałby wyrównanie stanu meczu. Ale to będzie trudne zadanie. Świetnie teraz Jurecki przed chwilą wychodził w obronie. Makeda, przed nim Jurecki. Nie pozwoli nasz rozgrywający na oddanie rzutu i na dojście do czystej pozycji rzutowej. Gwizdek sędziego, faul dla rywali, ale oni zaczną z linii 9 metra i trochę tych sekund uciekło, Maciek. Być może za chwilę zobaczymy sygnalizację gry pasywnej. Tak, już była nawet, natomiast ja chciałem wrócić do tej gry w osłabieniu. Byłeś dobrym prorokiem. Drugi raz udaje nam się bardzo szczęśliwie, ale to nie jest istotne. Nieważne, jak te bramki będą wpadać, oby wpadały. No i mamy Juliana Ginagaldę, który zaczyna akcję. Już Pask ma piłkę. Podanie do Enteriosa i muszą szybko rzucać Hiszpanie. Wiedzą o tym biało-czerwoni. Kanie Jas, poprzeczka, kto zbierze? Nasi. Michał Jurecki, ale zaczyna Sławek Szmal. Pokazał to sędzia Hansen. Ale to była dziwna sytuacja, bo Hiszpanie natychmiast wracali na swoją połowę, a Polacy wyciągnęli ręce w górę, jakby błagając tą piłkę, aby znalazła się właśnie w ich dłoniach. Hiszpanie wiedzieli, że sygnalizacja pokazywała, iż zacznie Sławek Szmal, więc ta akcja Polaków, aby piłkę przejąć, była taka trochę na asekurację. Przemek Krajewski na lewym skrzydle z numerem 6 miał swoje świetne momenty w tym turnieju. Bielecki.
Bielecki do Jurkiewicza. Zagrajmy teraz o remis. Karol Bielecki po bloku znowu niestety zablokowany. Karol, to jest ogromny problem biało-czerwonych. To jest siódmy rzut Karola i trafił tylko raz za pierwszym razem. Hiszpanie z piłką. Krapkowski chyba pojawi się niebawem na boisku. Jeśli Polacy będą rozgrywać swój atak, swoje akcje, nie wychodzą te rzuty Karolowi Bieleckiemu. Niestety za dużo tych rzutów zostało zmarnowanych, obronionych przez naszych rywali. Dujcze Bajew z numerem 40 pojawia się na pozycji prawego rozgrywającego w ekipie rywali. No i na środku przed chwilą był, ale teraz zmienił się pozycją. Enterios, jest bramka dla reprezentacji Hiszpanii. I Hiszpanie znowu nam uciekają z tym wynikiem. 20 do 18, proszę spojrzeć. Łapie tutaj z biegu do środka. Piotr Grabalczyk próbował grać w obronie, ale Enterios rzuca nam gola. I teraz my musimy odpowiedzieć. Ostatni kwadrans czasu podstawowego już za moment. Jest Chrapkowski za Bieleckiego. Jurkiewicz do szyby. Druga linia. Trzymajmy kciuki za Polaków. Na pewno są w stanie z tego wyniku wrócić. Chrapkowski do Jurkiewicza, ale każda akcja ofensywna jest teraz ważna niezmiernie. Szyba, błąd, błąd własny biało-czerwonych. Wiktor Tomasz, zabieramy piłkę i 2 minuty kary dla Przemka Krajewskiego. Ogromne teraz turbulencje teraz w naszej reprezentacji. No denerwujemy się, bo nie może być inaczej. Nie wyszły nam 2 ostatnie akcje w ataku, a teraz jeszcze Hiszpania ma piłkę. Gramy 3. raz w osłabieniu. Będzie trudno, ale oni są w stanie ten mecz na pewno wygrać. Natomiast następne 2 minuty będą potwornie trudne. Nie chciałbym być złym prorokiem, ale troszeczkę ucieka nam teraz ten mecz. To są chyba najważniejsze 2 minuty w tym spotkaniu. Jeśli Hiszpanie zbudują bramkową przewagę, będzie bardzo ciężko to odrobić. Dujcze Bajew, ale teraz niedokładne podanie. Polacy, Chrapkowski sam tutaj idzie, będzie podawać. Jejku, dlaczego ta piłka nie wpadła do bramki Hiszpanii? Cudowne podanie przyładował Michał Szyba. Tyle, ile miał siły jeszcze w zapasie. Ale niestety, niestety, proszę spojrzeć na powtórkę tej sytuacji. Chrapkowski podanie z wyskoku, rzut Michała Szyby. I mamy pecha, mamy nieszczęście. 18 do 20 przegrywają Polacy. Gramy jeszcze przez minutę i 8 sekund w osłabieniu. Jaka teraz będzie decyzja sędziego? Chrapkowski podnosi ręce do góry. Hiszpan leży na boisku, a sędzia pokazuje, że należy się podnieść i chyba wznowią tylko akcję z linii 9 metra. Baliśmy się teraz drugiego wykluczenia. Chrapkowski spojrzał w stronę sędziego Kiedinga, ale tej kary nie było, choć Entrerios oczywiście widział sytuację inaczej. Jacek Będzikowski, przed chwilą widzieliście Państwo, uspokoił aż Michała Jureckiego. Ta ambicja roznosi biało-czerwony. Entrerios do skrzydła. Wiktor Tomas! Niestety w środek, tuż obok głowy Sławka Szmala. Wspaniały rzut Wiktora Tomasa i Hiszpanie uciekają na 3 bramki. 52 sekundy do końca kary Krajewskiego. W takich kłopotach jeszcze biało-czerwoni w tym spotkaniu o brązowy medal Mistrzostw Świata nie byli. Jurkiewicz, Wiktor Tomas, wysuniętym zawodnikiem. Może to robić bez żadnego ryzyka Hiszpania. Daszek, Chrapkowski, Sypszak teraz i Szyba zostają. To takie ustawienie z konieczności. Jurkiewicz na lewej stronie odcinane przez Wiktora Tomasa. Czy spróbuje się włączyć do tej akcji? Szyba do Chrapkowskiego. Chrapkowski przedziera się. Przytrzymany tutaj przez Entreriosa. Mały rewanż za tę akcję sprzed kilkudziesięciu sekund. Sypszak już wznowił grę. Chrapkowski, 15 sekund do końca kary. Chrapkowski, nie pozwolą nam sędzie wygrać tyle. Trzeba będzie rzucać. Chrapkowski stara się minąć Wirana Morosa. Chrapkowski, dobrze zachował się Chrapkowski, powalczył Wiran Moros w bloku, ale sytuacja nie jest zła, bo za chwilę skończy się kara. Już przygotowany do wybiegnięcia na boisko jest Przemek Krajewski. Już kara się kończy, już gramy w komplecie. Chrapkowski do Jurkiewicza, rzucić bramkę, Szyba zatrzymywane przez Kaniejasa. No i bardzo trudna sytuacja biało-czerwonych. Ma piłkę Sypszak. 18 do 21. Potrzebujemy bardzo gola. Gra pasywna. Jurkiewicz, Chrapkowski. Bramka. Ale nie, piłka. Ustalają teraz sędziowie. Jaka decyzja? Nie są pewni. Nie ma bramki. Gol nieuznany. Biało-czerwoni zaczynają z rzutu wolnego. Niestety. No widzieli Państwo powtórkę tej sytuacji, jest 21 do 18 dla Hiszpanów i my musimy zacząć akcję z linii 9 metra. Szkoda, bo mielibyśmy już tych 19 bramek na swoim koncie. 2 do odrobienia, tak zaczynamy od nowa. Kamil Sypszak jest na pozycji obrotowego. Popatrzmy.
przedziera się, próbuje tutaj sforsować tą szczelną defensywę Chrapkowski, ale to jest bardzo trudna sztuka. Sędziowie mają podniesione ręce, sygnalizacja gry pasywnej. No i popatrzmy, Jurkiewicz kuknął jak z armaty, ale broni teraz Perez de Vargas i Hiszpanie spokojnie, bez pośpiechu zaczynają swoją kolejną akcję. Oni teraz chcą się zmienić ze swoimi obrońcami, chcą teraz ustawić kolejny atak pozycyjny. To może być ważny moment. Mają trzy bramki przewagi i każda następna to będzie no, jeszcze dodatkowy taki plus dla tej reprezentacji. No i popatrzmy. Oczywiście Entrerios na środku rozegrania. Duszejbajew, teraz Kaniejas zatrzymywany przez Piotra Grabarczyka. Fal w ataku. Jakie niedokładne podanie. Nie można takich okazji marnować. Nie można popełniać takich błędów. Bartosz Jurecki złapał się na głowie, za głowę, siedząc tutaj i obserwując poczynania swoich kolegów. Zanerwowo gramy. Michał Szyba. Tak, pospieszył się, chciał za dobrze, a tutaj trzeba było zagrać spokojnie. Tutaj trzeba było wykorzystać chłodną głowę, no ale Michał gra w reprezentacji Polski 35 raz. On nie jest na pewno tym najbardziej doświadczonym. Daje z siebie 100%, ale mało czasu do końca. Hiszpania ma piłkę. Naprawdę jesteśmy w potężnych tarapatach, ale to jeszcze nic nie znaczy. Jeszcze losy tego meczu o brązowy medal Mistrzostw Świata dają się odwrócić. Duszejbajew, jeden z najlepszych młodych zawodników na świecie. I Szyba broni, Sławek Szmal. Brawo, wspaniale zorientował się teraz Daszek. I wychodzą z akcją biało-czerwoni. Mariusz Jurkiewicz, Jurkiewicz sam przeciw wszystkim jest faulowany. 2 minuty kary, czy nie? Pierwsza kara w hiszpańskim zespole. Tak, pierwsza kara w tym meczu w hiszpańskim zespole. Entrerios pyta Jurkiewicza. No co, nie faulowałem. Przesadzasz. A Mariusz Jurkiewicz tylko kiwa głową w stronę rozgrywającego reprezentacji Hiszpanii. On musi zejść na 2 minuty. I to jest jakiś mały promyk nadziei. Nie życzymy nigdy źle rywalom, ale wyskoczył już Jurkiewicz. Entrerios chwycił go obiema rękoma. I teraz Polska po raz pierwszy w przewadze. Wykorzystać to, dogonić. No i teraz Polacy, ale będzie chyba jeszcze przerwa dla naszego zespołu. Michel Bigler prosi o czas. To jest ważny moment tego spotkania. Proszę Państwa, za nami 18 minut i 52 sekundy drugiej połowy tego meczu. No i trzeba chyba porozmawiać, trzeba ustalić pryncypia na ostatnie minuty, na ostatnie sekundy tego meczu. Posłuchajmy. Nasi trenerzy podkreślali, zostało 11 minut, można odwrócić wynik, a wracając do tych ostatnich akcji, do tego kontrataku niewykorzystanego przez Michała Szybę i później tego niedokładnego podania, Michał być może jeszcze miał w głowie, w pamięci tamten kontratak, który był bardzo istotny, trochę zabrakło precyzji i dokładności, być może doświadczenia i poniesiony gdzieś tymi emocjami. Chciał szybko podać dokładnie, aby wyprowadzić kolejną kontrę. Nie udało się, ale teraz Polacy spokojnie zaczynają z linii 9 metra. Jurkiewicz już biega na boisku. Ma po prawej stronie Szybę. Sędzia jeszcze coś tam wstrzymuje grę. Nie wiem za bardzo, o co chodzi. Chodzi o czas. Chodziło o czas, że nie ruszył wraz z gwizdkiem sędziego. Natomiast Michał Jurecki ma piłkę. Proszę Państwa, ponad 6 minut Polacy nie rzucili bramki. 2 razy obiliśmy prawy słupek bramki Pereza de Vargasa. Trzymajmy kciuki za nich. Michał Jurecki. To może być kluczowa akcja do tego, aby zacząć odrabiać straty, aby przełamać te niemocy w ofensywie, która nam się przydarzyła. Michał Szyba do Jurkiewicza. Jest Michał Jurecki. Michał Jurecki, Dzidziuś po bloku i niestety Perez de Vargas. Bardzo, bardzo trudna sytuacja. Robi się niebezpiecznie, robi się nerwowo. 10,5 minuty do końca czasu podstawowego. Tę bramkę trzeba było rzucić, ale się nie udało. 3 bramki do odrobienia. No, nie jest to jakiś zachwycający mecz dzisiaj Michała Jureckiego. Właściwie nasz lider, który był wskazywany przez rywali jako ta postać, która tutaj może poprowadzić zespół Polski do zwycięstwa, dziś troszeczkę w słabszej dyspozycji. Może troszeczkę z tą skutecznością jest za słabo, dlatego że Hiszpanie też zwracają uwagę na to, jak gra i byli też przygotowani na sposoby jego rzucania. Teraz powstrzymać Hiszpanów, to jest ważna akcja. Oni tutaj próbują dojść do rzutowej pozycji i rzucają nam 22 gola, a tym, który trafił jest José María Rodríguez, 35-letni zawodnik węgierskiego Veszprém, trafia po raz kolejny.
kolejny. Cztery bramki do odrobienia. No i teraz jak zareagują nasi reprezentanci? Jurkiewicz na środku rozegrania. Jurecki zmieni się teraz pozycją. Szyba do Jureckiego, ale strasznie aktywni i dobrze grający teraz w obronie są reprezentanci Hiszpanii. Ciężko dojść do pozycji, może teraz. Nie zdecydował się nasz prawoskrzydłowy. Jest bramka dla naszej reprezentacji. Indywidualnie 1-1. Poszedł teraz Michał Szyba i rzuca tego 19 gola. 3 bramki do odrobienia. Za moment, proszę Państwa, będzie 9 minut do zakończenia spotkania. Ale Hiszpanie grają w pełnym składzie. Bardzo ważna bramka Michała Szyby. Bigler wykorzystał już wszystkie 3 czasy. Drużyna tych 9 minut do końcowej syreny będzie więc grała na pewno bez takiego wsparcia z ławki, bez możliwości ochłonięcia. A ten spokój jest przecież teraz kluczowy. Bali się jakby rzucać w poprzedniej akcji Polacy. No ale na szczęście trafił Szyba. Dujszebajew, młodzieżowy mistrz Europy i kasa broni jego rzut. Mamy piłkę. Daszek do Michała Jureckiego. Teraz wykorzystać. Hiszpanie pewnie stracą odrobinę pewności siebie. Michał Jurecki, jest Szyba, jest Jurkiewicz. Ależ zmęczeni, ależ teraz Polacy dają z siebie wszystko w tych mistrzostwach świata. Zmiana na Sypczaka. On wbiega na koło. Jurkiewicz do Michała Jureckiego. Sypczak między Wiranem Morosem i Gedeonem Guardiolą. Szyba powoli, spokojnie. Polacy oby wiedzieli, co trzeba zagrać. Krajewski wbiega na koło. Michał Jurecki i teraz blokowany przez Wiktora Tomasa. Potrafi świetnie grać defensywnie Wiktor Tomas. Gwizdek sędziowski. Michał Jurecki. Mówiłeś o tym, że dzisiaj nie jest tak błyskotliwy jak w meczu z Katarem, szczególnie w pierwszej części. Ale co ma powiedzieć lider Hiszpanów, Canellas, który dzisiaj jeszcze bramki w ogóle nie rzucił. Jurkiewicz do Szyby. Szyba, liczymy na niego. Szyba! Ale jest! Jest piłka dla nas, czy nie? Wydaje się, chyba, że tak. Chyba rzut karny. Tak jest. Bartek Jurecki. I Bartosz Jurecki już wchodzi na boisko. To jest chyba najważniejszy rzut karny Bartosza Jureckiego w tym turnieju. Teraz naprawdę nie może popełnić błędu. Teraz naprawdę nie może się pomylić. Rzucał już dzisiaj z linii 7 metra. Widzieli Państwo, bronił bramkarz Hiszpanów. Bartek musiał dobijać. Drugie tempo. Jest 20 gol dla naszej reprezentacji. Proszę Państwa, coraz bliżej z tym wynikiem Polacy. Jeszcze 2 bramki do odrobienia. Proszę spojrzeć tutaj z boku. Niewiele brakowało, a znowu Perez de Vargas by tę piłkę odbił, ale tak się nie stało, odetchnijmy. No i teraz zagrajmy przede wszystkim w obronie, to jest ważna akcja tego spotkania. Na środku tutaj oczywiście Entrerios, on się zmienia pozycją teraz z Canellasa. Piotr Grabarczyk dobrze wychodzi w obronie, Hiszpanie teraz mają problemy. No i Szebajew, świetne dogranie piłki na lewe skrzydło i nie ma bramki dla Hiszpanii. Kasa, łap tą piłkę i spokojnie zacznijmy tę akcję. Bez nerwów, bez błędów, spokojnie przygotujmy. Proszę spojrzeć, jak to wyglądało. 45 bramek rzucił w tym turnieju doskonały Valero Rivera Junior, ale teraz pomylił się w ważnym momencie i możemy mieć bramkę kontaktową. Krajewski wbiega na koło, odpychany tam przez Hiszpanów. Za mocno. To było niesportowe. Zwrócił na to uwagę sędzia Hansen. No i mamy 9 metr. Jurkiewicz, Sypczak, szalona walka z Guardiolą i Entreriosem. I teraz sędzia Giedink uspokaja Hiszpanów. Ależ nerwy, ależ presja. Stawką brązowy medal. Jurkiewicz schodzi do środka. Po bloku. Mariusz Jurkiewicz, Gedeon Guardiola triumfuje. 6 minut i 3 sekundy do syreny oznaczającej koniec 60 minut zażartej piekielnej walki w katarskim Doha. I już pojawia się na boisku Makeda. On na prawym rozegraniu swojej reprezentacji. Entrerios na środku. No i Canellas po lewej stronie. To jest ta żelazna trójka rozgrywających reprezentacji Hiszpanii. Była oczywiście zmieniana w dzisiejszym meczu, ale teraz w tych najważniejszych minutach to oni biorą ciężar gry na swoje barki i dogranie do Agina Galde. Łapmy tę piłkę. Krapkowski, ale niestety był gwizdek sędziego i piłka w posiadaniu reprezentacji Hiszpanii. Agina Galde uśmiechnął się teraz do Entreriosa, ale już rozpoczął swoją akcję. Canellas czy rzuci? Nie, do Makedy. Canellas z powrotem dostał tę piłkę. Klasy bardzo czujni. Gra pasywna, sygnalizowana przez duńskich arbitrów. Trzymajmy tę piłkę. Jest piłka w posiadaniu biało-czerwonych. No i teraz spokojnie rozegrać akcję. Dzidziuś, nie spiesz się. Popatrzcie, co trzeba zagrać. Hiszpanie i tak już się ustawili w obronie. Nie należy tutaj zbyt pochopnie podejmować jakichś niepotrzebnych decyzji. 2 bramki, proszę Państwa, do odrobienia i dokładnie niespełna 5 minut do zakończenia tego meczu o brązowy medal Mistrzostw Świata.
porozmawiał teraz Szyba z Jurkiewiczem. Jurkiewicz krzyczy coś do Jureckiego. Jurecki kiwnął głową, przytaknął, już wie o co chodzi. Przebiega tutaj teraz Kamil Szybczak, Szyba do Jureckiego. Jurecki traci piłkę. Nie, piłka dla biało-czerwonych. Szybciutko spróbował rozpocząć teraz akcję Kamil Szybczak, ale sędziowie uspokajają. Nie z tego miejsca do naszego obrotowego. I zaczynamy od nowa. Jurecki do Jurkiewicza i Jurkiewicz do Szyby. Wychodzą wysoko teraz w obronie, aż do linii 9 metra. Reprezentanci Hiszpanii, gol! Michał Szyba trafia, jest 21 bramka dla polskiej reprezentacji. Biało-czerwoni teraz szybko robią zmiany i trzeba przyjąć Hiszpanów na naszym 9 metrze. Najlepszy mecz w karierze Michała Szyby, tak sądzę. 6 trafień, 9 prób, do tego 2 asysty, 2 błędy. No i widzimy, w jaki sposób trafił do hiszpańskiej bramki. Brawo, brawo dla naszych trenerów za to, że postawili na Szybę, że podjęli to ryzyko. I bardzo zmęczony Rojewski dostał zmiennika, na którego tak nieoczekiwanie możemy liczyć. Makeda ma piłkę. Makeda do Kaniejasa. Bardzo ważna akcja. 21-22 i Polacy. Entre Rios przykłada. Trafia. Bramka jest uznana. Patrzyliśmy na to, czy nie nadepnął na linię gdzieś tam hiszpański rozgrywający, ale nie. Trafił po raz drugi w tym meczu. I Jurkiewicz do Michała Jureckiego. Co się dzieje? Sędziowie przerwali. Delegat Naczewski, ten delegat z poprzedniego meczu, teraz rozmawia z arbitrem. 2 minuty. Błąd zmiany. No coś nieprawdopodobnego. Pan delegat Naczewski, szef europejskich arbitrów i delegat, który pracował podczas meczu z Katarem. Teraz decyduje o tym, że Michał Szyba za nieprawidłową zmianę w takim momencie meczu o brązowy medal jest odesłany na 2 minuty. Nie widzieliśmy tego, nie podejmujemy się oceny. Tyle. Tutaj jeśli chodzi o zmiany, to jeszcze taką osobą, która pilnuje tych zmian, jest drugi trener naszej reprezentacji. Ale dobrze, trzeba już zapomnieć o tej sytuacji, bo to by było teraz najgorsze, co by mogli zrobić nasi reprezentanci. Rozpamiętywać jeszcze tę sytuację. Ale najgorsze jest, proszę Państwa, to, że za nami już 26 minut i 45 sekund drugiej części spotkania. Przegrywamy 2 bramkami. Jeśli teraz rzucą gola Hiszpanie, będzie bardzo ciężko to odrobić. Makeda do Tomasa, ale Tomas ledwo chwycił tę piłkę. Jeszcze raz muszą rozegrać swoją akcję reprezentanci Hiszpanii. Polacy jak lwy walczą w tej obronie, a przecież są w osłabieniu bez jednego zawodnika. I teraz jeszcze raz Hiszpanie muszą zacząć z linii 9 metra. Sprytnie teraz zachowuje się trener Hiszpanów. Położył ten zielony kartonik na stoliku sędziego technicznego i pokazał, że teraz on prosi o czas, teraz on prosi o przerwę. Sytuacja jest więcej niż trudna. Walczą wspaniale. Walczą jak lwy. Walczą tak, jak w swoich najlepszych spotkaniach. Ale aktualnie jeszcze wciąż mistrzowie świata mają piłkę. Mają 2 bramki więcej. Mają minutę 26 gry w przewadze. A do końca przecież mniej niż 3 minuty. Tak trudno będzie teraz Polakom, że aż strach o tym myśleć. Ale trzeba być z nimi, trzeba wierzyć, że uda się zabrać piłkę, zablokować, skontrować. Entre Rios, gra pasywna, Wiktor, Tomas, dobrze Polacy, świetnie Krajewski i piłka dla nas! I piłka dla nas! I to zachowanie Krajewskiego w defensywie było wspaniałe. I teraz znów rzucić bramkę, grając w osłabieniu. Szpan zejdzie z boiska. Tak, Piotr Krapkowski ze znacznikiem. Szybko musi ten znacznik ubierać, abyśmy stworzyli przewagę. Dawaj Piotrek na boisko, ryzykujemy, ale musimy ryzykować. Nie ma nic do stracenia, to już są ostatnie sekundy, ostatnie minuty. Tak, teraz Grabarczyk chciał wpiec na boisko, Szybczak go odepchnął. On wbiegł. Grabarczyk zdenerwowany, Michał Jurecki, Krajewski, gol! Gol! Gol Przemek, tak, brawo, 2 minuty.
minuty, 10 sekund do końca meczu, ale może zremisujemy, ależ asysta, nie zdążył Makeda, Przemek Krajewski w takim momencie, pierwsza bramka tego zawodnika. Ale teraz jeszcze 31 sekund, gry w osłabieniu naszych reprezentantów i to, proszę Państwa, są sekundy, które chyba zapamiętamy na długo, co zrobią Hiszpanie. Uwaga, na razie tutaj jest niebezpiecznie, karny. Piłkę, będzie rzut karny dla naszych rywali. Grał do końca Hiszpan, czekał aż zostanie sfaulowany Kaniejas. No i teraz co zrobi Sławomir Szmal? I teraz Piotrek, cała Polska przy Szmalu. Dokładnie tak. Kasa jest naszą nadzieją. To jest, proszę Państwa, 28 minuta i 18 sekunda spotkania. Odwrócił Sławomir się. Szmal koncentruje się, spojrzał tam do tej siatki, jakby chciał zaczarować te kwadraciki splecione z tych nici. Popatrzmy, jak to się skończy, że Szmal nie broni. Jest bramka 24 dla Hiszpanów. My musimy zagrać ba-bank bardzo szybko. Jeszcze 7 sekund, gramy w osłabieniu. Polacy przy piłce, popatrzmy. Jurecki spokojnie do Jurkiewicza. Czekamy, aż będziemy mogli zagrać. Koniec, szyba. Jest szyba przy piłce. Ostatnie, proszę Państwa, sekundy, minuta i 20 sekund do końca tego spotkania. Szyba! Jest! Michał! Kontaktowy dla biało-czerwonych. Musimy jeszcze odrobić tylko jedną bramkę i będzie dogrywka. Oj, jakbyśmy sobie tego życzyli. Co zrobią teraz Hiszpanie? Na tym turnieju już w końcowych sekundach rzucali bramki na wagę zwycięstwo. Teraz mają bramkę przewagi. Ostatnia Jeśli rzucą minuta. Pola, będzie po sprawie. Nie, poczekaj, spokojnie. Nie wiemy, co się będzie zdarzyło. Makeda do Entre Riosa. Entre Rios do Kaniejasa. Zatrzymać ten rzut. Nie dać odebrać. Makeda i... Odpychał Hrabkowski. Piłka na 9 metrze, ale czas jest zatrzymany. 43 sekundy, mój Boże, zatrzymać rzut, odebrać piłkę Hiszpanom, skontrować, rzucić, Makeda, Entre Rios, Kaniejas, wychodzi Grabarczyk, Makeda, 9 metr, wychodzi Grabarczyk, Hiszpanie, mocno Polacy w defensywie, ale czas zatrzymany na 31 sekund przed końcem. Czekamy na sygnalizację gry pasywnej, czekamy na ten gest dwóch arbitrów z Danii. To może być ten klucz do tego, aby jeszcze biało-czerwoni rzucili tego gola na wagę dogrywki, na wagę remisu w tym regulaminowym czasie. Ale czy to jest możliwe? Agina Galde, tak doświadczony, teraz przy piłce Kaniejas. Gra pasywna. Przejąć piłkę i rzucić gola, ale nie puścić bramki. Nie mamy piłki. 20 sekund do końca. Polacy, to jest ta akcja. Zagrajcie tę akcję. Zróbcie to. Możecie to uczynić. Michał Jurecki. Francuzcy teraz wstają z miejsc, aby Polakom się to udało. 9-8 sekund do końca. Kto zdecyduje się na oddanie tego rzutu? Szyba! Michał Szyba! Ósma bramka w tym meczu. Michał! Zagrali jak lwy. Odrobili tę stratę, ale Państwo widzieli, co się stało. Francuscy kibice zerwali się z miejsc i krzyczeli, ile sił. To przekracza ludzkie pojęcie. Aby Polacy rzucili tego gola. Michał Szyba, bohaterem tego meczu, bez względu na to, jak to się skończy. On po prostu gra zawody życia i... Brak słów, Taki mecz się śni w dzieciństwie. Taki mecz się śni, kiedy zaczynasz, mając kilka lat, grasz w piłkę ręczną. Mecz o medal Mistrzostw Świata. Taki moment, taki rzut, gdy cały kraj na ciebie patrzy. Gdy patrzy cały świat i trafiasz. Michał Szyba, coś nieprawdopodobne. Jak grają Polacy, jak oni walczą. Jest przerwa, proszę Państwa. Oddajmy na chwilę głos do studia w Warszawie, bo my też ledwo to wszystko wytrzymujemy. Posłuchajmy ekspertów. Halo Warszawa. No jak ich nie kochać za to. Michał Szyba, bohaterem meczu, myślę, że sam nie jest chyba tego świadomy, co zrobił. Tak naprawdę mogliśmy przegrać ten mecz przez totalnie juniorski błąd, złą zmianę. Bardzo się cieszę, że będzie dogrywka. Wszyscy się cieszymy. Jak ich nie kochać, powiedziałem, za to, co zrobili, za to, co nam fundowali, nie tylko w tym dzisiejszym meczu. Wciąż nie wiadomo, kto ten brąz zdobędzie. Podpatrując w
jakby z boku, w kulisach, komentowaliśmy, że grajmy do szyby. Grajmy to sobie, tak powiedział to Bogdan Wenta. Jesteśmy widać, że zawodnik podejmuje decyzje i one są wszystkim skuteczne. O tak. Bogdan, przy twoim doświadczeniu. Widać, że zbyt chyba zespół hiszpański chciał to dowieść. To się nie opłaca, widać. My ryzykowaliśmy. Ta zmiana okazała się jednak mimo wszystko na nas szczęśliwa, bo potrafiliśmy w tym momencie w osłabieniu jednak tą piłkę zdobyć. Czyli pokazało, że Hiszpanie chyba za dużo jednak próbują liczyć. Jest zmęczenie olbrzymie, niesamowite. Zespół wrócił z dalekiej podróży. Zostało nam 10 minut walki. A może dłużej. W swojej historii przerabiałeś już. Tak, na pierwsze dwie dogrywki pierwszych mistrzostwach. No cóż. No i mamy szybę. Mamy szybę, tak. Miejmy szybę, miejmy Sławka Szmala. Nasi komentatorzy wiodą i wprowadzą dobre fluidy, dobra energia od nas wszystkich. Panowie, tak trzymać po brąz. Straciliśmy łączność z naszymi komentatorami. Miejmy nadzieję, że ją zyskamy. Na razie jeszcze nie zaczynają, na razie jeszcze skupienie. Bogdan, co w takich momentach trener może powiedzieć? Natknąć co? Gramy swoje. Znaczy to taki standard jest. Sądzę, że teraz no każda, myślę, że i sędziowie też są w tym przypadku, już nawet nie idą w tamtą historię. Każdy jest w tej dogrywce bardzo zainteresowany, zaangażowany tym, co sam musi zrobić. Czyli tutaj ta koncentracja zespołu jest bardzo potrzebna i nie będzie żadnego wielkiego jakiś grania, chyba że właśnie indywidualne akcje lub działania zespołu od tego zawodnika, tak jak w przypadku dzisiaj jest Szyby, który jest skutecznym, a przede wszystkim chyba liczymy na wsparcie bramki, czyli Sławka. Powiem bardzo prosto, będą biegać, będą popełniać masę błędów, bo nie da rady uniknąć na tym etapie meczu. Przy takim zmęczeniu. Absolutnie, absolutnie tak. I po prostu, kto zrobi jeden błąd mniej, wygra. My będziemy zaczynali, jak widzimy. Jeszcze chwila do rozpoczęcia pierwszej części dogrywki. 2 razy 5 minut, to wiemy doskonale. I mamy już połączenie z komentatorami, także Maciej i Piotr, bardzo prosimy. Proszę Państwa, to jest nieprawdopodobne. To jak zagrali Polacy, ja nie wiem, czy zdobędziemy tam brązowy medal, ale dla mnie, Piotr, myślę, dla nas, oni są mistrzami. To jest niebywałe to, co zrobili, w jakich trudnościach pozbierali się kolejny raz. Gladiatorzy, orły, bohaterowie. Ta drużyna jest już legendą, nawet jeżeli ten turniej nie skończy się medalem. Ale jak on się nie może skończyć medalem? Po takich historiach, po takiej filmowej historii tych mistrzostw świata. Ja już sobie wyobrażam pytania kibiców. Dlaczego Michał Szyba wcześniej w tych mistrzostwach nie grał więcej? Nieważne. Dziś rzucił tak ważnych 8 bramek i ta jedna najważniejsza na wyrównanie, na ten remis 24-24. Już Hiszpanie są, proszę Państwa, w obronie. Polacy zaczną jako pierwsi akcję. No i zdobyć tego pierwszego gola, to by była najważniejsza dla nas sprawa. Widzieliśmy tutaj w tej przerwie, jak nasi reprezentanci się mobilizowali. Bartosz Jurecki mówił do wszystkich: gramy tak jak na końcu, gramy te ostatnie minuty na całego, na 100%. Na haju, tak, aby zwycięsko zakończyć to spotkanie i zdobyć te brązowe medale. A wiesz, czemu nie grał Michał Szyba? Żeby Hiszpanie go nie rozpracowali, żeby nie wiedzieli, jak ma ten potężny rzut z lewej ręki, jak po tym koźle piłka wpada do bramki Pereza de Vargasa. Przeżegnał się teraz hiszpański bramkarz i ruszamy do walki w dogrywce. Nieprawdopodobne emocje tego meczu o brązowy medal. Jurkiewicz do Michała Jureckiego. Jest Przemek Krajewski, jest Michał Daszek na skrzydłach. Szyba do Jurkiewicza, Sypszak i Szyba oddaje Michał Jurecki, ściągany jeszcze Daszek, włącza się w środek tego rozegrania, Michał Szyba do teraz Jurkiewicza, wychodzi do niego Kaniejas, Michał Szyba, Sypszak, walczymy Polacy, walczymy, ale gra pasywna, Jurkiewicz nie trafia, niestety. Musiał spieszyć się teraz Jurkiewicz, bo już była sygnalizacja gry pasywnej. No więc trzeba było oddać ten rzut, a zatem Hiszpanie w tej pierwszej akcji
wytrzymali, jeśli chodzi o grę w obronie. Jak zareagują teraz nasi reprezentanci? Mamy Grabarczyka, mamy Hrabkowskiego, mamy Michała Jureckiego, jest Jurkiewicz, no i nasi skrzydłowi Michał Daszek i Przemysław Krajewski. To jest to ustawienie biało-czerwonych. Grają teraz reprezentanci Hiszpanii. Trzeba uważać tutaj, każda akcja na wagę brązowego medalu. Dwa razy po 5 minut bez przerwy. Tak będzie wyglądała ta dogrywka. Jeżeli ona nie przyniesie rozstrzygnięcia, to znowu będziemy mieli drugą dogrywkę. Już jest sygnalizacja gry pasywnej. Już Hiszpanie teraz mają kłopot zablokować, nie da rzucić. Mamy piłkę i szansa na kontrę. Michał Daszek idzie do końca. Prowadzimy w tej dogrywce i prowadzimy w meczu 25-24. Nieprawdopodobny ten Daszek. Pognał jak najlepszy sprinter świata. Przebieg te kilkadziesiąt metrów. Wszystko po to, aby rzucić tego upragnionego gola. Poderwały się skrzydła polskiej husarii i nie dał rady ten świetny obrońca Wiktor Tomas. Mądrze i inteligentnie Daszek do hiszpańskiej bramki. I Bigler szaleje, tak jak szalejemy i my wszyscy. Entre Rios do Makedy. Hiszpański byk, ale nasi z tym uczerwienią są jak toreadorzy. Garcia Szmal, nie ma bramki. Czyja piłka Hiszpanii. Hiszpanii Daszek z poświęceniem bronił. Julen Aginagalde sprawdza też zdrowie. Zostawiają Hiszpanię na boisku. Ależ niesamowity jest ten mecz biało-czerwonych. Zobaczmy. Odrobina uśmiechu losu do naszej reprezentacji. Czy ktoś się tego spodziewał? Takiego scenariusza. Hitchcock to mógłby się uczyć od polskich szypiornistów. Maciek, właściwie teraz te statystyki, które wcześniej Państwu przedstawiłem, nie mają żadnego znaczenia. Nic się nie liczy, tylko to, co przed nami w tych najbliższych minutach. Nieważne, kto rzucił, kto spudłował, kto nie dał rady. Teraz polski zespół walczy o brązowy medal jak równy z równym z jeszcze aktualnymi mistrzami świata. Uwaga, trzeba grać Aginagalde. Rzuca 25 gola i już mamy remis 25-25. I teraz Hiszpanie już nie wracają do obrony tak szybko i żwawo jak na początku tego spotkania, ale tak szybko i żwawo też nie wznawiają swojej gry Polacy. To już jest niemożliwe. Oni, proszę Państwa, jak będzie ostatni gwizdek sędziego, prawdopodobnie pomdleją, legną na tym boisku i nie będą się długo podnosić. I to jedni, i drudzy. Ale którzy odtańczą taniec zwycięstwa? To jest pytanie Szybczak! Nie! Szybczak 26-25 i Polacy znowu w tej dogrywce Garcia prowadzą. Garcia po bloku. Piłka dla Hiszpanii, ależ teraz Kamil rzucił lepiej niż u Aginagalde. Miał jeszcze trudniejszą sytuację i Hiszpania przy piłce. I znów ta potężna broń drużyny trenera Cadenasa. Julen Aginagalde na obrocie rzucił 4 bramki w 5 próbach. Garcia dostaje piłkę, Aginagalde przy nim Daszek. Garcia, jak zagrają Hiszpanie? Entre Rios do Makedy. Entre Rios mija Grabarczyka, ale łatwo to powiedzieć. Niestety jeszcze piłka dla Hiszpanii. Nasz środkowy obrońca, twardy jak skała, Piotrek Grabarczyk. 64 minuta, a więc mniej niż 1,5 minuty do końca pierwszej części dogrywki. Makeda, Grabarczyk wychodzi, Hrabkowski wychodzą, walczą. Ale gdzie jest sygnalizacja gry pasywnej? Gdzie jest sygnalizacja gry pasywnej? To już naprawdę długo trwa, a sędziowie tych jest sygnalizacja gry pasywnej, będą musieli rzucać. Makeda piłka, gubił piłkę, o, faul. Nie, karny. Sędzia Hansen wskazał na 7 metr. Czekam na powtórkę. Ale tak jak i my wszyscy. Powiem Ci szczerze, kiedy była sygnalizacja gry pasywnej i Makeda przytrzymał piłkę, zaczął kozłować. Nie wiem, czy sędziowie nie powinni już wstrzymać tej akcji. Ale trudno, proszę Państwa, 26-25. Biegał, no może delikatnie nawet skakał Entre Rios. Daszek podbiegł do niego. Dobra, nieważne. Sławek Szmal kontra Valero Rivera Junior. Tak wspaniałe na 7 metrze. Szmal, bramka wyrównująca. I kolejny raz trzeba mieć piłkę, trzeba rzucić. Znów ogromna presja. Minuta i 2 sekundy do końca pierwszej części dogrywki. Tutaj już nie ma czasu. Tutaj każda bramka na wagę brązu, ale jest jak dla nas na wagę złota. Szybczak, Ugalde wbiega teraz na lewą pozycję w obronie skrajną w drużynie hiszpańskiej. Szyba do Jurkiewicza. Kamil Szybczak między Garcię i Ugalde właśnie, ale teraz już do środka, do rozegrania tej akcji. Szybczak, Makeda próbuje odciąć Michała Jureckiego. Powoli Polacy.
ale napędzają się. Szyba, nie broni, mamy piłkę, Daszek zebrał piłkę, potem rzucie Michała Szyby, brawo, brawo, Michał Jurecki i powoli zmierzamy do końca pierwszej części dogrywki. 25 Jurecki, sekund. Tak. 25 sekund do końca tej pierwszej części dogrywki. Jeszcze przy piłce nasi reprezentanci. Rzucić tego gola na prowadzenie. No to jest faul. Odpychany, faul. Odpychany teraz Kamil Sypszak. Jaka będzie decyzja sędziów? Popatrzmy, czy coś tu się wydarzy. Nie. Tylko rzut wolny. Nie będzie kary indywidualnej. Odetchnijmy, odetchnijmy chwilę, proszę spojrzeć. Dwóch obrońców reprezentacji Hiszpanii. Kamil Sypszak na pewno już jest bardzo zmęczony. To też sprawia, że już nie można tak ciało w ciało powalczyć z rywalami do samego końca. Ale mamy, proszę Państwa, jeszcze 13 sekund do końca pierwszej odsłony tej dogrywki. I teraz przeprowadzić akcję. Naradzają się teraz, zobacz, Maciek, Jurkiewicz, tak, Szyba i Jurecki. Szyba. A ile była jedna fenta? Pan trener pewnie pamięta w naszym studiu. Chyba 16 sekund. No to teraz taka sytuacja, że 13 do końca pierwszej części dogrywki i teraz rzućmy. Ale jaki spektakl zafundowali nam nasi reprezentanci na zakończenie tych katarskich mistrzostw świata. Jaki spektakl zafundowali Polacy i Hiszpanie wszystkim fanom tej dyscypliny sportu na całym świecie. I zaczynamy. Uwaga, Jurkiewicz, Jurecki szuka tam podania z kozłem. Poszedł. Zatrzymywamy sekundę. Sekundy uciekają, 6-5 sekund do końca tej pierwszej odsłony. Trzeba szybko grać, rzut, ach, obroniony. Próbował tutaj Dzidziuś jeszcze rzucić rzutu wolnego. Nie wiem, czy się nie pospieszył. Koniec pierwszej części dogrywki, ale tak. koniec pierwszej części dogrywki i zaczniemy rywalizację bez przerwy. Zespoły tylko zmienią się stronami. Tutaj nie ma czasu na wypoczynek. Tutaj nie ma czasu nawet na uspokojenie skołatanych nerwów. Państwo nie zdążą pójść zaparzyć kawy czy herbaty, to jest niemożliwe. Trzeba pozostać przed telewizorami i wspierać takimi dobrymi myślami naszych reprezentantów. Po tym meczu z Katarem tyle było negatywnych emocji. Ja myślę, że za rok powinniśmy pokazać światu, jak się robi piłkę ręczną, wypełnić hale, zrobić wspaniały turniej, bawić się tak jak podczas Euro 2012, jak podczas Mistrzostw Świata w siatkówce, cieszyć się piłką ręczną, bo tak można się nią cieszyć, jak teraz. Jestem przekonany, mają niesamowitą wewnętrzną radość sobie nasi reprezentanci. Zmęczeni, wręcz wycieńczeni, wycieńczone ciała, wycieńczone umysły tego ciężkiego turnieju, ale grają tak, że naprawdę nie można ich nie szanować, nie można ich nie podziwiać. Hiszpanie się mobilizują, a nasi teraz zmieniają stronę i ustawiają się do obrony. Każda piłka, każda sekunda, mogą potem wracać do niej latami, mogą nie dostać takiej szansy już w życiu, przynajmniej kilku z nich, ale oni o tym świetnie wiedzą. Oni grają dzisiaj pięknie, oni grają dzisiaj jak natchnieni, grają tak, że o tym turnieju, że o tej drużynie to można byłoby książkę napisać. No i Hiszpania zaczyna drugą część dogrywki. Jeżeli nie będzie rozstrzygnięcia, to wtedy druga dogrywka. Jeżeli nie będzie rozstrzygnięcia, to rzuty karne. Ale nie myślmy, nie wybiegajmy tak daleko. Hiszpania. Chciałbym brązowego medalu, tak jak oni. Marzę o tym. Marzę o tym tak jak państwo, tak jak wszyscy wspaniali polscy piłkarze ręczni, bohaterowie tego 2015 roku. Niektórzy żartowali, już znamy drużynę roku w plebiscycie, który będziemy mieć na zakończenie, gdy będziemy ten 2015 rok podsumowywać. A jak byłoby pięknie, gdyby ten turniej skończyć medalem. Jutro 14:20 Polacy z Frankfurtu wylądują na Okęciu. Entre Rios, Aginagalde, ale jaka decyzja? Aginagalde domagał się kary dla Daszka. Sędziowie zdani pokazali nie. No to już by było najgorsze, co by mogło spotkać teraz naszych reprezentantów. Na szczęście nic takiego się nie dzieje. Jest 26-26, reprezentanci Hiszpanii przy piłce. No i teraz jeszcze trochę czasu, jeszcze grubo ponad 4 minuty do końca tej drugiej części dogrywki. Już Hiszpanie rozpoczynają. Chrapkowski teraz wysoko wychodzi w obronie. Makeda, popatrzmy, Entre Rios, Makeda, Chrapkowski aktywnie w obronie, nie da rzucić. I znowu faul, ale tylko Hiszpanie rozpoczną tę akcję z linii 9 metra i czekamy teraz na sygnalizację gry pasywnej. A Sławomir Szmal, on zdaje sobie sprawę z tego, że to są najważniejsze minuty być może w jego karierze. Teraz rozgrzewa się jeszcze dodatkowo, wykonuje te pajacyki w naszej bramce, tak aby być przygotowanym na każdą ewentualność, na każdy rzut rywala. Marzył o złocie kasa, ale on mając już na szyi medale Mistrzostw Świata, na pewno tym brązem nie pogardzi. Być może Makeda będzie dla niego najbardziej cenny w ogóle w karierze. Gra pasywna, Entre Rios! Jest! Dobra interwencja!
i jest! Teraz zagrać swoją akcję, zagrać akcję na gola. Jurkiewicz spokojnie, raz kozłował, Dziedzic przy piłce, ale już tam wysoko w obronie wychodzą reprezentanci Hiszpanii. Karol Bielecki. Karol Bielecki, może to jest ten moment, może Kola teraz przyłoży tak, że ani obrońcy reprezentacji Hiszpanii, ani bramkarz tego zespołu nie będą w stanie odbić tej piłki. Oby tylko nie było tutaj żadnego błędu. Uwaga, Jurecki do szyby, Jurecki, Bielecki zmienia teraz pozycję, jest na środku, ale wychodzą w obronie teraz Hiszpanie. Nie traćmy tej piłki. Szyba, ma piłkę, szyba. Złapał, Boże, jedyny co tu się dzieje, uwaga! Jest! Michał Jurecki! Michał Jurecki! Prowadzimy 27 do 26. To nie jest Dziedziuś, to jest Heros. A więc, proszę Państwa, 3 minuty 30 sekund do... Boże, końcowej syreny przy zwycięstwie Polski. Maciek, marzymy. O gołębim sercu, a jak potrafi grać, jakie fantastyczne rzuty. Silny jak Tur, jak niedźwiedź, Michał Jurecki. No i Garcia, zmęczeni Polacy, ale walczą. Przejął Aginagaldę, szyba nie daje mu razem z Daszkiem. Harują Polacy, atak na rękę rzucającą. Oj, nie ma kary. Dzięki Bogu, tylko zespołowa, tylko rzut wolny. Bigler pokazuje, aby nasi podnieśli ręce do góry w obronie. To jest bardzo istotne. Dobrze, teraz Grabarczyk wychodzi do przodu. Odcinamy rozgrywających reprezentację Hiszpanii. Od piłek, od podań. Gra pasywna. Jest gra pasywna. To jest szansa dla naszej ekipy. Szmal łapie piłkę. Rzut wolny. Ale będzie rzut wolny. Gra pasywna, rzut wolny. Ale będą musieli Hiszpanie teraz szybko oddać rzut. Proszę Państwa, 7 minut, 17 sekund, 10 minut do gry. Już za nami. Przejąć piłkę, rzucić gola na dwubramkową przewagę i sprawa będzie załatwiona. Ale to nie jest takie proste. To przecież Hiszpanie. To jest zespół, który w ostatnich latach zdobywa medale na najważniejszych imprezach, Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. To jest taki moment, że modlą się chyba nawet niewierzący. Uwaga, Aginagaldę. Każdy w coś wierzy, każdy w coś wierzy, a my wierzymy teraz w dobrą grę naszych reprezentantów. Bramka Garcia. Niestety Garcia trafia i znowu mamy remis 27 do 27. Teraz aż podskoczyli pod ten sufit z radości kibice reprezentacji Hiszpanii. A Polacy teraz spokojnie. Cyprzak coś tam zamienił dwa słowa z naszym rozgrywającym. Dziedzic przy piłce do szyby i Karol Bielecki czeka być może na ten jeden, jedyny brązowy w swoim kolorze rzut. Ale tutaj będzie bardzo ciężko. Bielecki cały czas odcinany. Szyba, uwaga, Jurecki. Będzie podanie do Bieleckiego. Jurecki musiał do końca. Był faulowany. Jest piłka w posiadaniu Polaków. Dlatego oddał rzut, Michał. Wiedział, że jest faulowany, ale gdyby nie rzucił, no to różnie mogliby tę sytuację interpretować sędziowie. 2 minuty, 2 sekundy do końca pierwszej części dogrywki, a może do końca meczu. I teraz wiele razy to powtarzaliśmy, że każda akcja waży, że każda akcja się liczy. To my teraz Państwu nic nie musimy mówić. To jest chyba... Żona Marcina Lijewskiego, ile mi się dobrze wydaje, Marcin, przepraszam, jeżeli się pomyliłem, natomiast jest tutaj wielu Polaków, którzy przylecieli na te mecze o medal. No i można powiedzieć jedno, ten mecz jest nieprawdopodobny. Maciek, rzucić teraz gola, nawet jeżeli Hiszpanie wyprowadzą dobrą akcję i zremisują, to będzie kolejna dogrywka, ale teraz w tej akcji trzeba rzucić bramkę. Hiszpanie wychodzą w obronie do linii 9 metra, bardzo trudna sytuacja. Michał Jurecki. Jurecki do Cyprzaka. Sypa! 28 do 27 prowadzą Polacy. Już minuta i 43 sekundy do końca tej dogrywki. Oj, zagrać teraz w obronie. Panowie, ręce w górę. Co nie pozwalamy. Co za mecz Kamila Sypczaka. Piąta bramka na 6. Wspaniały mecz. On także stał się zawodnikiem światowej klasy na tym turnieju. No i teraz cała Polska broni z Polakami. Uwaga, Kanieja do Entre Riosa. Hiszpanie muszą. Minuta 20 do końca tej pierwszej części dogrywki. Entre Rios, Wiktor Tomas. Bramka. I jest 28 do 28 i wszystko zaczyna się od nowa. Nieprawdopodobny ten mecz. Będziemy go długo wspominać. Coś niesamowitego. Polacy już wznawiają swoją akcję, spokojnie. Mamy remis i proszę Państwa, w tym momencie ostatnia, być może najważniejsza minuta tych ostatnich w ogóle lat dla polskiej piłki ręcznej. Rzucić i obronić. Hiszpanie przecież zdobywali medale, ale my musimy zdobyć teraz bramkę, tak aby to było. Maciek, trzymamy kciuki. Uwaga, Karol Bielecki, Jurecki, szyba odcinamy od podania. Nie zgubić piłki, nie popełnić błędu. Jak ważna jest to akcja. Sędziowie jeszcze nie pokazują gry pasywnej. Sypczak! Gol! 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 Gol!
gol, gol, gol! 30-29 sekund. Zmiana, wejdzie Andreu za bramkarza, za Pereza de Vargasa. Hiszpanie muszą złożyć. Jeżeli ich zatrzymamy, będzie medal. Jeśli ich zatrzymamy, będzie medal. Trzymajmy teraz obronę, to jest najważniejsze. Popatrzmy, co się teraz stanie. Polscy kibice na stojąco, my też i państwo na pewno w domach. Jest ostatnie 9 sekund. Coś nieprawdopodobnego. Grabalczyk, broń, broń, broń. Agina Galde, czas zatrzymany. Czas zatrzymany, jest koniec dogrywki. I co teraz? Rzut wolny? Rzut wolny tylko. Hiszpanii. Ale poczekaj, czy nie cofną? Czy nie cofną czasu? Będzie. Czy nie cofną? Jeżeli to będzie rzut wolny, będzie dobrze. Będzie dobrze, takie sytuacje rzadko się kończą. Maciek, są zawodnicy, którzy potrafią rzucać z takich sytuacji bramki. Więc trzeba teraz wzmóc czujność. Trzeba teraz ustawić dobry blok. Jaka będzie decyzja? Jest jedna sekunda cofnięta, czyli sekunda do końca dogrywki. No i teraz uwaga, co tu się dzieje? Biega Hrabkowski za Krajewskiego. Podwyższamy blok. Proszę państwa. Brązowy panowie, medal! Ręce w górę! Ręce w górę! Ręce w górę! Brońcie, brońcie! Ponieście teraz ręce w górę! Brońcie! Kto tam ma jeszcze stanąć? Kamil Szybczak jest zgubany teraz na boisko! Chaos, zmieniaj się! Stawiaj! Biegaj! Tam biegaj! Nasi skrzydłowi teraz schodzą! Jeszcze Karol Bielecki wejdzie! Tak! Sami zakłada najwyżsi! Swoje okulary. Sami najwyżsi! No i teraz najwyżsi tutaj bronią! Kasia, uważaj! Uważaj teraz na ten rzut! Jest sekunda do końca meczu! 29-28! Prowadzi Kanieja. Polska Kanieja i czekamy na ten ostatni rzut Kaniejasa. Czy Kaniejas, jesteś dobry, jesteś wielki, lider, ale może nie teraz. Lider hiszpańskiej kadry, może lider hiszpańskiej kadry, ale on wie jak to jest trudne. Boże, niech to się już skończy zwycięstwem biało-czerwonych. I co ale teraz? O co tu chodzi? Jakaś kara dla naszego reprezentanta? O co tu chodzi? Naczewski pokazuje coś Biglerowi, coś każe zrobić sędziom, ale co? Obserwator. O 2 sekundy cofnięty czas. 2 sekundy cofnięte. Coś niesamowitego, więc będzie podanie i rzut. Będzie podanie i rzut prawdopodobnie. Za zasłony. I uwaga, proszę państwa, bo to jest troszeczkę trudniejsza sytuacja. Jeżeli jest zawodnik... czas na podanie i rzut. Jest na to czas. Tak, na 2 sekundy. Jest na to czas, więc teraz... Tak wygrali w ostatniej sekundzie bramkę Estanio Hiszpanie. Nie kracz, ale Maciej. Teraz tego nie zrobią. Uwaga, Agina Galde. Agina Galde, podanie, rzut. Żeby tylko tutaj piłka tylko nie poszła na, biegu. Na skrzydło, na przykład do Tomasa. Rzut na biegu, nie zdążą, nie... nie zdążą, będzie rzut na biegu. Jurkiewicz się ogląda, spogląda na Tomasa, uwaga, rzut! Nie! Nie! Naszych reprezentantów. Brawo, brawo Polacy! Brawo, brawo Polacy! To brawo! Herosi gladiatorzy! Proszę państwa, cóż to była za końcówka! Chwilotrwaj! Chwilotrwaj! Popatrz, chwilotrwaj! Mówiłem, będą leżeć na boisku i nie będą mieli siły, aby podnieść się chociaż na chwilę. Całe serca! Ale odtańczyli ten taniec zwycięzców. Hiszpanie zdruzgotani i załamani, a nasi sobie dziękują za tą cudowną walkę. Gratulują sobie tego sukcesu i dziękują oddali kibicom. Wszystko, oddali z siebie całe polskie serca. Po raz kolejny zrobili to, naprawdę to zrobili. To jest nieprawdopodobne. Wielki sukces drużyny w tym turnieju. Jacek Będzikowski teraz ściska się z sekretarzem naszego związku, Marekiem Góralczykiem. Bigler pobiegł do szatni. On nie wytrzymał emocjonalnie. Popatrzmy, jest brązowym medalistą Mistrzostw Świata. Tak jak Polacy. Kto będzie najlepszym zawodnikiem tego meczu? Michał Szyba. Powinniśmy skandować wszyscy razem, bo jeśli tak się stanie, płacze Garcia. Płacze Garcia. Płaczę, wcale się nie dziwię, proszę państwa, przecież wiadomo, kariery są różne, niektórzy bardziej zaawansowani wiekowo zawodnicy po prostu to jest mecz marzeń. Grać ostatnie takie mistrzostwa. To jest mecz marzeń. I uwaga, czekamy na ogłoszenie tego... To jest ta złota akcja, tej decyzji. Złota. No brązowa, ale złoto, niech będzie do ale my złota. Chyba będziemy pamiętać ten ostatni rzut Szyby, Michała Szyby w regulaminowym czasie. 24. To dało nam szansę, to przedłużyło możliwości.
dalszej walki. Skąd oni mieli tyle sił? Ja nie wiem, jak to jest możliwe. I popatrzmy, kto dostanie nagrodę dla najlepszego. Te obrazki przechodzą do historii. Michał Szyba! Tak, Michał Szyba! Michał Szyba! Michał Szyba! Polska biało-czerwoni! Fantastycznie! Fantastycznie zagraliście! Proszę Państwa, oni są legendą, jesteście legendą. Dziękujemy, bo nie ma słów, które mogą opisać to, co tutaj zrobiliście. Jak wydarliście brązowy medal, przecież aktualnym już nie, ale to dzisiaj mistrzom świata. Wielka, legendarna polska reprezentacja. Coś nieprawdopodobnego. Proszę Państwa, będziemy starali się rozmawiać z naszymi zawodnikami. Maciej uda się na stanowisko. To jest ostatni mecz naszej reprezentacji na tym turnieju, więc chcemy serdecznie podziękować za to, że Państwo byli z nami. Dla nas to był zaszczyt i wielkie szczęście. Te mecze komentowali Maciej Iwański i Piotr Dębowski. I także Jacek Laskowski. A w naszej ekipie tutaj pracował Robert L. Gendy i nasz operator Bartek Koper. Wszyscy tutaj staraliśmy się Państwu przybliżyć te emocje, które towarzyszą tym wszystkim wydarzeniom i taniec radości naszych zawodników. To jest to, na co czekaliśmy. To jest to, na co o czym marzyliśmy. Hej, hej, hej! Bartosz Jurecki często w takich sytuacjach padał tam na środek, przewracał się, strzelał do kolegów i nasi należąco jeszcze po prostu świętowali swój sukces. No cudownie nam się to kończy i już zapomnieliśmy o tym półfinale z Katarem. Teraz francuscy kibice biją Polakom brawo. Oni wiedzą, że ten półfinał to był dziwny mecz i wspomagali naszą drużynę tutaj do samego końca. Francuzi zagrają z Katarem o złoto, a nasi zawodnicy teraz podchodzą do kibiców, również francuskich, i dziękują im za ten wspaniały doping. To coś niesamowitego. To, co dzisiaj przeżyliśmy, przechodzi ludzkie pojęcie. Ja nie pamiętam takiego spotkania, które tak by było dramatyczne w końcówce, które tak by się kończyło. Takiego spotkania o stawkę. Oczywiście pamiętamy rzut Króla Siódmiaka, pamiętamy Wentę, pamiętamy wiele rzeczy, ale teraz tworzy się nowa historia. Teraz my będziemy wspominać ten mecz o brązowy medal z reprezentacją Hiszpanii. Hiszpanie opuścili już boisko, bo są po prostu przygnębieni i wcale się nie dziwię, ale słowa uznania dla naszych rywali. Hiszpania zaprezentowała się w tym meczu rewelacyjnie. Zagrała piłkę ręczną na najwyższym światowym poziomie. I dla nas to jest też zaszczyt. Agina Galdy wymienia się teraz koszulką z Karolem Bieleckim. Wspaniały obrazek. Agina Galdy z uśmiechem na twarzy. To jest klasa światowa. To jest gracz, na którego warto zwracać uwagę. Michał Szyba odbiera teraz gratulacje. Coś niesamowitego. Cieszymy się. Widzą Państwo statystyki tego wszystkiego. Ale one są nieważne, bo to Polska jest brązowym medalistą Mistrzostw Świata Katar 2015. Dziękujemy na razie Państwu serdecznie za uwagę. Dziś jeszcze oczywiście na antenie TVP Sport finał Francja-Katar. No a za moment Maciej Iwański spróbuje porozmawiać z naszymi zawodnikami, a chyba tym pierwszym będzie MVP tego spotkania Michał Szyba. Piotr Dębowski, dziękuję. Do usłyszenia. Szczęście było po naszej stronie. Energii i emocji dostarcza PGNiG, sponsor transmisji meczu.